Z czym się pani kojarzy Wielkanoc? No nie wiem, z rodziną. Z wspólnym spędzaniem śniadania wielkanocnego. Z królikiem wielkanocnym. Z jajeczkiem, barankiem. Z jajkami. A z czym się pani kojarzy cukrowy baranek na stole? Z atmosferą święta, jak atrybut święta. Z cukrem. Ze słodyczą. Z dzieciakami, nie wiem, zawsze zjadają. Wydaje mi się, że czasami bardzo spłycamy znaczenie tego, co stało się w czasie świąt Paschy, na początku naszej ery, kiedy Pan Jezus oddawał swoje życie. Kiedy myślimy o świętach wielkanocnych, które upamiętniają tamten czas, ludzie często koncentrują się na pewnych drobnych rzeczach, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia, jeśli chodzi o upamiętnienie tego, co stało się wówczas, 2000 lat temu. Czy wielkanocne jajka, zajączki, czy inne tradycje, tak naprawdę nie mają wiele związku z tym, co stało się wtedy, kiedy Pan Jezus oddawał za nas swoje życie. Nawet kiedy ludzie wspominają o baranku wielkanocnym, o tym cukrowym baranku, który pojawia się na stole, nie zawsze potrafią odnieść to do tego, co faktycznie miało miejsce wtedy, kiedy Jezus złożył tą największą ofiarę za wszystkich ludzi. Jedyną ofiarę, która mogła być odkupieniem ludzkich win i postawieniem człowieka przed Bogiem jako tego, który może myśleć o przyszłości. Pan Jezus, jak opisał go Jan Chrzciciel, był barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Dlaczego barankiem Bożym? Dlatego, że już na samym początku, kiedy Adam z Ewą, nasi pierwsi rodzice, upadli w grzech, jedynym sposobem, aby mogli myśleć o przyszłości i wieczności, było to, że wówczas, kiedy popełniali grzech, składali ofiarę. Właśnie baranka, krwawą ofiarę, która symbolizowała tego doskonałego Zbawiciela i doskonałą ofiarę, która miała zostać złożona za życie człowieka. I kiedy te święta są obchodzone, wydaje mi się, że właśnie o tym powinni ludzie myśleć. O Jezusie Chrystusie, który jako ofiara, jako Boży Baranek oddał za nas, ludzi, swoje życie, abyśmy mogli być razem z Bogiem. I teraz, kiedy myślimy o tym, co stało się wtedy, możemy też spokojnie, z wiarą myśleć o tym, co stanie się przed nami, kiedy Pan Jezus powróci.